Cześć, tu Ernest! Dzisiaj do gry sprzętową techniczną weszła prawdopodobnie ostatnia aktualizacja w tym sezonie. Na PC-tach do pobrania było prawie 300 MB danych. Zaszło kilka ważnych zmian, a do tego sezon 10 został przedłużony. Ponadto poznaliśmy wygląd sekretnego skina oraz sposób na włączenie wspomagania celowania na myszce i klawiaturze. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to absolutnie nic się nie stanie. Ale będę wam bardzo wdzięczny za pomoc na drodze do 300 tysięcy subów. Zanim przejdziemy do omówienia aktualizacji, to chciałbym wam pokazać pewien trik, dzięki któremu można mieć auto-aima na myszce i klawiaturze. Więc tak, potrzebujecie do tego pada podłączonego do waszego komputera. Jeśli już go macie, to przygotowania są bardzo proste. W nowych, zaawansowanych ustawieniach dla padów wystarczy ustawić prawie wszystko na minimalną możliwą wartość. Teraz w ustawieniach strefy neutralnej należy ustawić takie oto wartości. Następnie, jak już rozpoczniecie grę w dowolnym trybie, ustawcie prawą gałkę tak, aby cały czas była ciut przechylona. Wystarczy, że troszeczkę przesuwa nasz celownik w dowolnym kierunku. Fortnite automatycznie przyłączy się w tryb gry na padzie, gdy klikniemy cokolwiek na padzie. Ponieważ gałka do celowania będzie cały czas przechylona, wspomaganie celowania będzie włączone. Dzięki ustawieniom, które wcześniej przygotowaliśmy, celownik nie będzie nam bardzo zjeżdżał, ponieważ ustawiliśmy minimalne ustawienia czułości, ale wspomaganie celowania już działa pełną parą, nawet jeśli gramy na myszce. Uznania za odkrycie tego są dla Ochiego z YouTube'a. Poza tym, wczoraj poznaliśmy wygląd nowego skina. Pewna osoba ze studia Dragonfly udostępniła filmik przedstawiający skina postaci, który został stworzony na zlecenie Epic Games. To chyba jasne, że dowiedzieliśmy się o tym skinie trochę za wcześnie, ponieważ kilka minut po wstawieniu tego filmiku ta osoba ukryła ten filmik na YouTubie. Tak czy siak, już znamy wygląd jednego z nadchodzących skinów do Battle Royale. Ta była stworzona na podstawie misiorobota z ratowania świata. Co ciekawe, ten skin może być jednym z pierwszych skinów sezonu 11. A może nawet będzie w karnecie? Dajcie znać, co o niej uważacie. Mi się podoba taka pani robot. Wolę ten reskin niż po prostu reskin koloru. Tutaj widać, że pani misia została stworzona z kompletnie nowego materiału. Nie sądzę, aby ten skin wszedł do gry w tym sezonie, ponieważ mamy już dużo skinów oczekujących na wejście do sklepu na ten sezon. Poznaliśmy też wygląd nowego ninja do ratowania świata. Ja w RS nie gram, ale może komuś z was to się przyda. Teraz poruszymy temat finałowego eventu, jego daty oraz co nowego przyniosła nam aktualizacja. Więc wyzwania poza czasem, czyli dogrywki, wejdą jednak dopiero 8 października, czyli we wtorek za tydzień. No trudno. Wejdą one 8 października o 15 i będą dostępne do 13 października, do 20. W temacie broni i przedmiotów, tu na pole walki, wrócił Flintknock. Tak samo jak kiedyś, ma potężny odrzut i rozrzut. Poza tym, sezon 10 został przedłużony, ale do tego za moment wrócimy. Dowiedzieliśmy się, że pakiet Batmana oraz Gotham zostaną w grze do końca tego sezonu. Niestety wyzwania Batmana już raczej nie powrócą. Ruszane strefy teraz losują mapę. Nie można wybrać oddzielnej mapy w menu wyboru trybu. A tryb mordownia powinien już działać u każdego bez problemu, ponieważ już nie potrzeba mieć pobranego ratowania świata, aby ten tryb działał. Okej, teraz temat nowego sezonu. Licznik w grze daje nam znać, że do nowego sezonu pozostało 11 dni, co oznacza, że nowy sezon miałby się zacząć 13 października w niedzielę, a nie 6 października w niedzielę. W plikach gry jest wzmianka o tym, że sezon 10 może skończyć się pomiędzy właśnie 13 października a 17 października, czyli w czwartek, tak jak każdy inny sezon. Niestety nie wiemy, kiedy w końcu będzie nowy sezon. Na pewno nie wcześniej niż w niedzielę, która będzie w następnym tygodniu. Event to też trochę niepewna sprawa. Moim zdaniem sprawa eventu wygląda następująco. W tym tygodniu w weekend na mapie pojawi się odliczanie. Odliczanie powinno trwać tydzień i za ten tydzień powinien odbyć się finałowy event. Z tego co wiemy na ten moment, to nowy sezon ma wyjątkowo zacząć się o 16 czasu polskiego, a nie o 10, więc może rzeczywiście po tym evencie w niedzielę od razu rozpocznie się nowy sezon. Poza tym wiemy, że misja okresowa, która będzie w ten czwartek o 15, otrzymała 3 dodatkowe wyzwania, aby starczyło na cały tydzień, a nie na 4 dni, jak to było przed aktualizacją. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.